Cześć, witajcie na kanale Handluj z tym. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Arturem z Selintegro. Jest praktycznie ojcem usługi, którą tworzymy od paru tygodni. Nazywa się Selintegro Cloud Print. Jest to tam pewna odpowiedź rynku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę. I dzisiaj będziemy chcieli na ten temat porozmawiać troszkę więcej i Wam wyjaśnić, z czym to się je, i tak naprawdę o co tu z tym wszystkim chodzi. To co, Arturze? Powiedzmy, że jesteś ojcem naszej usługi. Od początku ją tworzyłeś. I tak naprawdę każda osoba, do której dzwonimy, to odbiera właśnie Artur. I Wam pomaga serdecznie, także macie w końcu okazję tak face to face przez monitorami poznać osobę, która załatwia Wam wszystkie problemy i tworzył od początku tą usługę razem z Selintegro i z nami. Tak? Powiedz mi, czym w ogóle to jest? O co chodzi z tym drukiem w chmurze? Bo to jest też pytanie, które pojawia się cały czas. Druk w chmurze polega na tym, że z zewnętrznych sklepu, na przykład typu Bazelinker, zlecamy wydruk do naszej chmury, która ten wydruk kolejkuje, i potem nasz klient na komputerze lokalnym ten wydruk ściąga i wypuszcza na drukarkę, która jest normalnie dostępna, dowolną, która jest dostępna w Windowsie. Mhm. Czyli to jest to samo, tak samo jakby się drukowało z Worda, czy z Acrobata. Właśnie, tylko pomijamy tą całą nieprzyjemną otoczkę. Tak, nie musimy nic mapować. Mhm. A powiedz mi, skąd w takim razie w ogóle wziął się pomysł? Ja pamiętam, że jakieś 3 tygodnie temu, to nawet chyba jeszcze wcześniej, to było w lipcu, jedna z osób na grupie na Facebooku napisała, że Google kończy wsparcie swojej usługi. I to też oczywiście Cloud Print się nazywała. I im powiedzieli, że do końca roku będą to wspierać. No i się zaczęła po prostu fala pytań, bez odpowiedzi. Z tą odpowiedzią staraliśmy się przyjść. I mi się wydaje, że tutaj był zalążek tego wszystkiego. Tak, tak. Tutaj jakby odzew od klientów głównie, że właśnie brakuje im wsparcia, lub że Cloud Print się zamyka, lub że no, Print Note no, nie jest polską firmą. A, to firmą, też, to jest też firmą się pojawiało. Dużą, fakt, ale zagraniczną, i tutaj nie zawsze można liczyć na taki bezpośredni support. Zgadza się. No i tam jeszcze pojawiały się tematy fakturowania jednak z zagranicy. Tak, no oczywiście. To dodatkowe rzeczy, ale to no, fakturowanie chwilowo okazało się nieistotne, gdyż usługa w tej chwili jest darmowa, także... Dzisiaj też był chwilowo gorący temat. Jednak już troszkę klientów na naszą usługę mamy, ale jeszcze nie wszyscy. I część była na Google'owym, gdzie Google dzisiaj miał pewną awarię. Tak, tak, miał awarię i dzisiaj właśnie rozmawiałem z klientem, który musiał, no, że tak powiem, w trybie pilnym przejść. Pomogłem mu skonfigurować. Z tego, co mówił, będzie robił około 10 tysięcy wydruków miesięcznie, także myślę, że okay. Poważniejszy. No to już, poważniejszy tutaj zawodnik. To już jest kilkaset paczek dziennie praktycznie, tak, więc tak. No, przy także takich udało firmach... Udało się to szybko ustawić. I z tego, co wiem, to działa. Okej. No przy tego typu skali to może być już problem. To tak, tak. Jeżeli taka usługa wysiada i załóżmy, nie wiem, mamy 3 czy 4 stanowiska i każdy ma podpięty taką usługę, no i nagle to siądzie i trzeba zacząć to wszystko robić ręcznie. Mało tego, jeszcze trzeba wejść w akcję, no bo tam jest kilka komplikacji, zaraz do tego przejdziemy. Dokładnie. To się robi problem. Także tutaj chyba też kładliśmy troszkę na to, żeby to było stabilne, tak, żeby nie tutaj, było z tym większych tutaj problemów. Tutaj postawiliśmy na rozwiązania typowo już enterprise w naszej chmurze z Dockerem, Kubernetesem. Docelowo również być może będziemy korzystać z dużych graczy typu AWS. Mhm. No wszystko zależy od tego, jak to się... Tak, jak się usługa rozwinie. Dokładnie. Jesteśmy przygotowani, żeby się przenieść.
Jest jedno z pytań, które się tam często pojawia, o czym ludzie często zapominają, korzystając przy innych usługach. To też chcieliśmy tam w jednym filmiku wcześniej z naszych tutoriali przedstawić, czyli automatyczne akcje do wydruków. Bo to może jeszcze przyspieszyć cały proces, korzystając z Sanitego Crowdprint i dokładając do tego automatyczne akcje. Możesz nam trochę temat poszerzyć? Część klientów, nie wszyscy, bo to też niektórzy się w różnym tempie wdrażają u BaseLinkera. W BaseLinkerze są automatyczne akcje i część klientów ma skonfigurowane, na przykład, że po zmianie statusu zamówienia generuje się etykieta z InPostu czy z innej firmy kurierskiej. I korzystając z naszego rozwiązania można dołożyć następny krok, czyli od razu wydruk tej etykiety na konkretnej drukarce, bo w akcjach można to zrobić. Druga opcja jest taka, że na zamówienie można dołożyć nasz przycisk nazwany przez nas typu drukuj etykietę i on też bez jakby angażowania już pracownika czy danej osoby będzie drukował na konkretnej drukarce czy etykietowej. Nie wiem, to jeszcze rozwinął. Nagrywaliśmy jakiś czas temu test, gdzie robiliśmy standardowy proces, który wykonuje użytkownik, czyli wchodzi do BaseLinkera. Musi to oznaczyć, pobrać taką etykietę, załóżmy, mówimy o etykietach do drukowania, znaczy do listów przewozowych i musi ją pobrać, musi ją oczywiście odtworzyć, standardowy, słynny Ctrl-P, wtedy jeszcze ma okno konfiguracyjne i dopiero po tym następuje wydruk. Ja wiem, że może się to ludziom wydawać, że to jest szybko, ale to jest 11 sekund. Jak pomnożymy to wszystko przez 500 paczek dziennie, to potrafimy, skalowaliśmy to w porównaniu do miesiąca czasu i to jest 30 godzin. To jest niby 11 sekund przy jednym procesie. Jednak dużo potrafi zająć czasu przy masowej wysyłce. No a tutaj w naszym rozwiązaniu po prostu tak, no, naciskamy tak jak w Wordzie czy w PDF-ie, naciskamy przycisk ewentualnie, tylko z rozwijanej listy wybieramy drukarkę i zapominamy jakby o temacie. No to jest przyjemne. Bo i BaseLinker również to robi w tle, także nawet można zmienić zamówienie, bo tam powiadomienie takie zielone wyskakuje na dole, czy to się udało i można w tym czasie już robić następne rzeczy. Mam cały czas wrażenie po prostu, że mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że przy dużej skali problem jest znaczący, że to nie jest takie niepotrzebne, bo jak czasami się pojawiła też taka kwestia. Też bym zauważył, bo ta kwestia też często jakby wraca w pytaniach od klientów, to tak naprawdę działa jak w Windowsie, czyli możemy sobie BaseLinkera otworzyć na wczasach w Honolulu, nacisnąć drukarkę i ona w naszym magazynie czy w naszym punkcie pakowania się wydrukuje. Nie musimy nic mapować, nic przenosić, żadnych drukarek przez połączenie terminalowe, nie ma takiej potrzeby. Chciałbym jeszcze z Tobą przebrnąć przez temat drukowania na wielu stanowiskach, bo to klienci też pojawia się często, my też uczymy się cały czas tego wszystkiego, o co nas pytają i też staramy się rozwijać tą stronę, o którą pytają i to też się bardzo często pojawiało, czyli drukowanie z wielu stanowisk pod jednym kluczem, bo tak naprawdę my w tym momencie jesteśmy w stanie tylko jeden klucz posiadać. Tak, w tej chwili w BaseLinkerze mamy tak, że do integracji mamy przypisany jeden klucz na konto firmowe jakby w BaseLinkerze, więc ono, mamy jeden klucz do dyspozycji i wtedy we wszystkich klientach wpisujemy ten sam klucz. Wtedy wszystkie drukarki, które one zarejestrują na komputerach, bo każdy klient, jeżeli się uruchamia, może to wyjaśnić, na komputerze rejestruje jakby w naszej chmurze wszystkie drukarki Windowsowe, które są i potem, jeżeli wejdziemy do konfiguracji w BaseLinkerze, one się pojawiają na liście z nazwą i również z opisem, z jakiego komputera one są. I możemy tam wtedy wybrać, które chcemy. No właśnie, o to chodzi, bo wtedy w akcjach możemy też wybieramy już tylko konkretną drukarkę. W BaseLinkerze oczywiście możemy zaznaczyć, które drukarki mają być dostępne, bo niektóre nie są i potrzebne. I to też wiąże się z drukarkami sieciowymi, tak? Jakby ten sam temat, jeżeli chodzi o drukarki sieciowe, bo tutaj też dwa pojęcia są. Bo są drukarki sieciowe, które są podłączone do komputera po prostu przez Wi-Fi czy przez sieć. Wtedy one są widoczne jakby też w panelu sterowania normalnie.
Druga opcja jest taka, że na jednym komputerze udostępniamy drukarkę, która jest na przykład na USB, i mapujemy ją przez Windowsa w drugim, jakby przez usługi sieciowe Windowsa. Ona wtedy jest widoczna tam na przykład jako zebrana i nazwa komputera. To jest taki specyficzny też i nasz klient już obsługuje oba rodzaje, także taka opcja też jest możliwa, że klienta mamy tylko na jednej maszynie, gdzie są pomapowane drukarki. Ale osobiście, jeżeli no nie jest problem, jeżeli dany komputer ma internet, zalecam jakby, żeby klient był jak najbliżej drukarki, bo to też jakby szybciej i sprawniej wtedy działa. Mhm. Nie ma dodatkowych warstw, które mogą gdzieś tam zawieść po drodze. Rozumiem. No i w sumie taka największa zagwozdka, która wielu ludzi dotyka i też często o to pytają, no bo wiadomo, przy takim oprogramowaniu nie wierzymy współpracy na miesiąc, dwa, tylko chcemy, żeby takie rozwiązanie działało miesiącami, latami wręcz, to cena. I tutaj jest tak troszkę inaczej z naszej strony, ponieważ wydaje mi się, że w tym momencie, przynajmniej na dzisiejszą datę, będziemy najtańszym rozwiązaniem na rynku. Proszę nie mylić z faktem jakiejś, z jakimś brakiem wsparcia, czy brakiem profesjonalizmu w tym wszystkim. Nie, po prostu testujemy tą usługę, mamy troszkę inne cele w stosunku do niej, w stosunku do działań z nią, więc tu troszkę to inaczej będzie wyglądać. Tak skracając tylko to, jak chcemy to zrobić, do 10 tysięcy wydruków miesięcznie usługa będzie w pełni za darmo, po rejestracji na naszej stronie. I tutaj taki jeden tylko właśnie warunek, powyżej 10 tysięcy to jest 50 zł netto, nie jest to potężny koszt. Chyba że klient ma pakiet all-in-one u nas. To automatycznie to ląduje w każdym pakiecie i tam już nie wymaga żadnych dopłat, to będzie po prostu niejaka część. Częścią pakietu. I mówimy cały czas o procesie, który pojawi się dopiero od nowego roku. Do końca roku 2020 usługa bez jakichkolwiek limitów i bez jakichkolwiek obostrzeń będzie za darmo. Także tutaj uspokajamy, będzie to działać. Później tak naprawdę, bo powyżej 10 tysięcy wydruków to już jest naprawdę skala taka, że ta opłata, nie, 50 zł nie będzie aż tak odczuwalna. No umówmy się, bo to jest kilkaset paczek dziennie. Tak, spora ilość ten, to nie jest. Dokładnie. Także mamy nadzieję, że to wszystko wyjdzie, że będzie coraz lepiej, coraz stabilniej. Oczywiście zapraszamy Was przede wszystkim na grupę wsparcia nas na Facebooku. Ona się nazywa tak bezpośrednio Sanitegro Grupa Wsparcia. Tam udzielamy na bieżąco wszystkich informacji i staramy się pomagać w rozwiązaniu jakichkolwiek problemów, bo wiadomo, różne przypadki to potrafią generować różne problemy w tej kwestii i my, mając właśnie tą skalę, bo już korzysta Was naprawdę sporo z naszego oprogramowania, w pierwszych trzech dniach widzieliśmy już ponad zarejestrowanych 1000 drukarek, to już jest bardzo dużo, więc tą skalę robimy. I tym bardziej przy tej skali nie chcemy sobie pozwolić na jakiekolwiek problemy globalne. Dlatego jeżeli chcecie ich też unikać, to zapraszamy na tą grupę. Jeżeli cokolwiek się u Was pojawi, będziemy chcieli to jak najszybciej rozwiązać. Na pewno z Arturem, ewentualnie z kimś z supportu będziemy z tym działać, tak? Tak. Super. Wspieramy wszystkich. Oczywiście można się wspierać wzajemnie, bardziej doświadczeni użytkownicy zachęcamy również. Tak jest. To, do udzielania porad. To zaczyna się robić już naprawdę fajne, kiedy ludzie zaczynają sobie pomagać, bo już tam część problemów rozwiązali. I staramy się cały czas budować tą społeczność i oby nam to wychodziło. Dziękuję Ci, Arturze, bardzo. Również dziękuję. Fajnie było. Dziękuję również widzom. A Was klasycznie, tak jak już wspominałem, zapraszamy na nasze social media. I do zobaczenia w następnym materiale. Tym razem następny już będzie z gościem poza Sanitegro. Więcej informacji przedstawię na swoim Facebooku bądź na grupie i tam będzie można obejrzeć też materiał. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Hej. Do zobaczenia.